Cessna 72 Lima, taxi to runway 36. Hold short of the active. 72 Lima, roger. Aurora Tower, Piper 56 Whiskey, turning base, runway 36, full stop. Roger, Piper 56 Whiskey, wind 020 at 5, you're clear to land. 56 Whiskey. Aurora Tower, Piper 56 Whiskey, short final, runway 36. Roger, 56 Whiskey. Cessna 72 Lima, taxi into position and hold. 72 Lima, roger. Cleared for takeoff, runway 36, wind 025 at 5. 72 Lima is rolling. Contact departure control at 119.6. Good day, sir. 119.6, 72 Lima, good day. I witajcie w retrolataniu. Takim oto intro przywitało nas Sierra ProPilot 99. Czyli symulator samolotu od Sierry z roku 99, chociaż chyba premiera była w 98. I co ciekawe, jest to, myślę, mało znany symulator, może nawet bardzo mało znany. Ja akurat słyszałem o tym symulatorze właśnie wtedy, kiedy on wyszedł, bo tutaj kupowałem czasopismo Secret Service, gdzie pojawiła się recenzja tego symulatora. I tutaj mam numer 63 czasopisma Secret Service, to był grudzień. Tak, 1298, rok 98, czyli w sumie już końcówka roku 98, bo już wtedy pojawił się ta Sierra ProPilot 99, tak? Czyli premiera była w roku 98. I tutaj na stronie 84 właśnie mieliśmy recenzję ProPilota 99. Tutaj jak widzimy screeny, to one były raczej wykonane właśnie z wykorzystaniem akceleracji sprzętowej. Więc tutaj grafika wyglądała lepiej niż zobaczymy to u mnie. Ja tutaj nie będę tego całego opisu czytał, ale tutaj jak ktoś chce, to sobie może zrobić klatki, cofać film i sobie to wszystko poczytać. Tak, ale właśnie tutaj zwróćcie uwagę na screeny. Tutaj mamy właśnie akcelerację sprzętową, mamy dosyć dobrze, no jak na tamte czasy, wyglądające chmury. Bo jednak jak zobaczycie za chwilę, to u mnie nie będzie tak pięknie wyglądać. No i jak patrzyłem na te screeny, to dla mnie ten symulator wyglądał super. Ale czytając recenzję, no możemy zobaczyć właśnie ocenę. Tak, ocena jest 6 na 10, czyli taki średniak po prostu. I tu możemy tylko końcówkę sobie przeczytać, że ProPilot 99 na pewno można pochwalić za bardzo realistyczne podejście do pilotowania samolotów turystycznych. Jednak nie najlepsza grafika i zbyt mały wybór typów płatowców zdecydowanie obniżają jego ocenę. Tym bardziej, że ma on silną konkurencję, a na jej tle wypada co najwyżej przeciętnie. Także tak pisał Zdarty w roku 98. Tak, czyli tutaj Secret Service możemy zobaczyć, że właśnie jest to taki przeciętniak. Ale dobrze, wróćmy do symulatora. No i też co ciekawe, jeżeli chodzi o ten symulator, to jest sequel. Także mieliśmy jeszcze pierwszą część, która wyszła, była oznaczona numerkiem 98 i się chyba pojawiła w roku 97. No ta wersja 98 była, no można powiedzieć, dużo gorsza, bo tutaj w wersji tej najnowszej jednak wiele rzeczy poprawiono, gdzie ludzie się na coś tam skarżyli, chociaż i tak nie jest to zbyt udany produkt, jak mogliśmy zobaczyć w Secret Service. Ale zobaczmy to sobie, tak? Mamy tutaj w tej edycji 99 pojawił nam się jeszcze rejon Europy Zachodniej. Niestety nie ma tam Polski, ale mamy lotniska też Europy Zachodniej. Mamy też oczywiście po staremu Stany Zjednoczone i troszeczkę tam północnej Kanady. Także ja wbiję sobie do USA. You're clear for takeoff. Dobrze, i tak się prezentuje symulator, także od razu nas tutaj przenosi do samolotu. Jest to Cessna. To możemy dać sobie Alt F7, żeby zmienić sobie widok i możemy też sobie obracać widokiem
trzymając shift i numeryczne klawisze. Co ciekawe, w poprzedniej wersji tego symulatora ProPilota nie można było w ogóle kamerą obracać zewnętrzną, także było bardzo źle. Ale zobaczmy grafikę. Tu mamy rozdzielczość 640 na 480 pikseli, także jest tragedia i to jest jedyna rozdzielczość, w jakiej działa ten symulator. Także bardzo słabo. I tu właśnie, no, grafika jest dużym minusem tego symulatora. Raz też, że nie wykrywa mi tutaj akceleracji sprzętowej. Ja tutaj instalowałem dwa różne systemy do symulowania Glide'a, czyli API dla 3DFX-a, dla kart graficznych Voodoo, bo tylko takie API tutaj ta gra wspierała. No ale niestety już coś to dalej tutaj mi nie działa i jak widzimy mamy wielką pikselozę. A jak czytałem recenzje, ówczesne recenzje z lat 90., jak ten symulator się pojawił, no to jednak tutaj mocno chwalono chmury i pogodę, jeżeli oczywiście miało się akcelerację sprzętową. Ale bez tej akceleracji, no, wygląda wszystko paskudnie. O, zobaczmy sobie, tutaj zmienię kąt patrzenia. O, tutaj widzimy u góry, że te chmury są jednak mocno kwadratowe i no, to nie wygląda za dobrze. No i tak, tutaj takie usprawnienia, jakie poczyniono, to na przykład co do poprzedniej wersji, to to, że na przykład mamy możliwość suwania sobie panelu góra-dół, żeby sobie zobaczyć więcej widoku w zamian za mniej tutaj paneli i to można sobie regulować dowolnie, co jest bardzo fajnym featurem. Mamy też klawisz F7 do zmiany widoku w kokpicie, możemy sobie tak przełączać cyklicznie widoki, także też całkiem spoko. Też mamy tutaj co do samolotu, mamy Operating Handbook, taki właśnie podręcznik tutaj pilota. W poprzedniej wersji ten podręcznik pilota był w okienku Windowsowym, takim typowym Windowsowym oknie, gdzie nie dało się jednocześnie tutaj mieć otwartego tego okna i klikać sobie tutaj po kokpicie. Tutaj teraz można sobie to mieć otwarte i na przykład przeglądać sobie checklisty i jednocześnie właśnie tutaj operować w kokpicie. Także takie usprawnienia tutaj były. No ale to jest też całkiem fajny feature, ten handbook tutaj. Można sobie przejrzeć właśnie wszystkie checklisty. Mamy też performance, czyli tutaj różne prędkości. No i takie tutaj mamy różne prędkości podane. Tak, mamy limity prędkości i takie rzeczy. Mamy też wagi, czyli maksymalna waga i tak dalej. No i co, mamy też flights, tutaj mamy... Aha, tutaj mamy takie różne tutoriale, można sobie takie loty włączyć szkoleniowe, też bardzo fajna rzecz. I mamy też notes. I co ciekawe, tutaj jak się edytuje plik, tylko trzeba wyjść tutaj z tej symulacji, otworzyć sobie ten plik 172p, czyli tak by plik pod dany samolot jako notes.txt i tam można było sobie napisać własne notatki. Tu mamy ścieżkę, gdzie taki plik należy umieścić. No i wtedy te notatki by nam się tutaj wyświetlały. No troszkę szkoda, że nie można pisać tych notatek bezpośrednio z klawiatury w samym symulatorze. Byłoby dużo prościej i łatwiej, gdyby chciało się coś zapisać podczas lotu. No nie wiem, czy taka funkcja jest przydatna, bo jednak później się ona pojawiła w Microsoft Simulator. Tutaj w Microsoft Simulator 2000 wiem, że była. Nie wiem, czy była wcześniej, bo nie wiem, czy tu właśnie ten ProPilot się tutaj wzorował na Microsoftie, czy to był ich oryginalny pomysł z tymi notatkami. No ale później zrezygnowano jednak tutaj w Microsoftie, też tutaj zrezygnowano z tych notatek. Także mamy taki handbook i to można sobie włączyć klawiszem F3. Ale zobaczmy sobie, co tu w ogóle mamy w tym menu, tak? Mamy Pilot in Command. Tutaj mamy chyba, że wykonujemy wszystkie operacje, a tu mamy opcję Dual Flight. Tutaj mamy pewne opcje dla kopilota, można powiedzieć, który za nas wykona pewne czynności. I to jest akurat spoko, bo może tutaj obsługiwać radio, na przykład komunikację. Ale tutaj, jak widzimy, jest feller, bo nie widać tutaj zaznaczeń checkboxa, bo z tego, co widziałem, to ta opcja chyba pierwsza i ta są zaznaczone domyślnie, a reszta nie. Więc, ale tutaj nie widzimy żadnej zaznaczonej opcji. Ja tu nic nie będę ruszał, bo no właśnie ja nie widzę, co jest dokładnie zaznaczone, a co nie. Niestety jest to minus instalacji tego symulatora na współczesnym Windowsie. Co ciekawe, ja to też zainstalowałem pod Linuxem i tam już te checkboxy, jak i radio butony są widoczne, a niestety na Windowsie nie. Także Linux pod tym względem lepiej obsługuje tą grę, ale też na Linuxie miałem problemy z opcją full screen, także tam w ogóle przy full screenie to mi się wywalało. No tutaj działa jedno, tutaj tam działa drugie, także
Tak to wygląda. Mamy też Ground Lessons. Tutaj mamy lekcje nagrane wideo, które, no dzięki którym możemy sobie obejrzeć różne tutaj takie instruktażowe filmy. Bo tak, no tutaj właśnie Sierra się mocno chwaliła, że ten symulator może służyć jako taki właśnie trenaż, taki właśnie trening pod realne latanie. No, co ciekawe. Więc tutaj przygotowano też takie filmy. Też tutaj z takich ciekawostek tutaj uzyskano pomoc przy właśnie realizmie, żeby uzyskać jak największy realizm, jeżeli chodzi o procedury, o komunikację radiową, to tutaj właśnie skorzystano z pomocy amerykańskiego Stowarzyszenia Instruktorów Lotu. Także tutaj no, chwalono się takimi rzeczami. Ja tutaj chyba nie odtworzę tego, tak, muszę włożyć płytę CD, no akurat nie podłączyłem, byśmy sobie zobaczyli filmiki. No dobrze, tutaj mamy filmiki, co tu jeszcze mamy? No dobra, reset, exit. Mamy samolot, tak? Tutaj mamy wybór samolotów. Samolotów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć samolotów tylko, no i niestety tylko dwóch producentów, bo tylko Cessna i Beechcraft. Także mamy dwie Cessny 172, tu mamy wersję P i wersję R. No, po co? Mogli dać inny samolot. No ale tak to zrobiono. Oczywiście samoloty różnią się kokpitem. Domyślnie jest chyba ten wybrany, wybierzmy sobie R-kę. Tak, R-ka tak się prezentuje. Mamy też tutaj Beechcraft Bonanza V35. No i oczywiście mamy inne kokpity. I mamy też Beechcrafta Barona 58 dwusilnikowy. A tutaj mamy jeszcze Beechcraft Super King Air B200. To już turbośmigłowy samolot dwusilnikowy. I tak wygląda jego kokpit. I mamy też jeden odrzutowiec biznesowy Cessna Citation Jet. I to tyle, jeżeli chodzi o samoloty. Także można powiedzieć, rzeczywiście ubogo, nie mamy dużych liniowców. No i mamy tylko dwóch producentów, Cessna i Beechcrafta. No także tutaj miłośnicy przede wszystkim dużych samolotów liniowych no, mogą czuć się zawiedzeni. Ale jeżeli weźmiemy specyfikę, na co nastawiała się Sierra, bo Sierra rzeczywiście tu się nastawiała na naukę latania, taką podstawową naukę latania w General Aviation, no to można powiedzieć, że samoloty są, no, można powiedzieć, zadowalające pod ten typ nauki latania. Mamy w sumie popularne samoloty, jeżeli chodzi o General Aviation. No i tak naprawdę co, mamy tylko głównie tłokowe, mamy tylko jednego turbośmigłowca i jednego jeta małego, także no ubogo troszkę, bo ubogo, no ale jednak do samej nauki latania, jakbym miał ten symulator wtedy, w latach 99, byłbym pewnie zachwycony jako to, jaką wiedzę ja tu mógłbym zdobyć, oglądając filmy instruktażowe i w ogóle te same tutaj procedury odbywać można, bo mamy też rzeczywiście komunikację z wieżą kontroli lotów, co też było w sumie chyba w miarę nowością. Tam były jakieś namiastki takich komunikacji, ale to głównie chyba jakieś tekstowe. Tutaj rzeczywiście do nas gadają i my odpowiadamy, z tym, że jest to mało interaktywne jeszcze. Ale jakby sam taki realizm, że mamy tą komunikację, jest całkiem fajny. No jak oczywiście na lata 99. Tutaj mamy jeszcze opcję, właśnie że weźmiemy sobie w ATC, jak już mowa o ATC. Tu mamy ATC Communication. Tak i to mogliśmy sobie wybrać pewne opcje jak landing, że chcemy wykonać full stop albo touch and go, ale tutaj właśnie też mamy feller, że nie widzimy co jest wybrane, tak, tutaj, ale domyślam się, że jest wybrane full stop. Jaki chcemy traffic pattern, czy lewy, czy prawy i tu jeszcze różne opcje dla automatycznego kołowania, na przykład automatycznego nastawiania radia. No i tu mamy takie proste tylko interakcje z ATC, jak nasze requesty, jak powiedz, powtórz ponownie, say again, cancel ATC, czyli anulujemy sobie nasz nadzór ATC, możemy wskazać nową wysokość do lotu i inne lotnisko, znaczy inny pas, do którego chcemy podejść do lądowania i możemy zakomunikować go around. No takie tylko proste rzeczy, a sama taka komunikacja odbywa się automatycznie. Ale też właśnie tutaj no jakby propsy dla tego symulatora, że mamy w ogóle ATC tak dosyć jak na tamte czasy dobrze rozbudowany. I kolejna właśnie ciekawa rzecz, którą się mocno chwalono, że to jest nowość i rzeczywiście to chyba była nowość na tamte lata w symulatorach, to jest GPS, tylko gdzie on jest? Aircraft. Y...
A, tu jest GPS. No ciekawe, dopiero w widokach dali. Tak, mamy opcję Show GPS Display, klawisz F8, skrótowy klawisz I. Mamy okienko GPS-a. No i rzeczywiście na tamte lata, no chyba żaden symulator nie miał GPS-a. Także tutaj rzeczywiście, no można było odbywać loty takie IFR, gdzie mamy tego GPS-a. Tu już się chwalono, że właśnie w lotnictwie się już te GPS-y używa i że tutaj jakby staje się to podstawą w lotnictwie. No i na przykład Microsoft wprowadził GPS-a w wersji 2000 dopiero, tak? Tutaj mamy troszkę wcześniej, no ten rok czy dwa lata wcześniej mamy to tutaj w ProPilocie od Sierra. Także tak, mamy tutaj informacje o pewnych punktach nawigacyjnych. Tutaj dając sobie map, możemy sobie wybrać informacje, czego chcemy sobie zobaczyć. Tu na przykład dajmy do góry, mamy wory, możemy zmienić, że chcemy NDB, intersekcjony, lotniska. No dajmy lotnisko, tak? I mamy tu jakieś lotnisko. Tak, tu możemy dalej iść w dół, możemy teraz wybrać, jakie to lotnisko chcemy zobaczyć i tak dalej, więc tutaj zawsze w map mamy opcje. No i tu mamy wszelkie informacje, jak częstotliwości, mamy pozycje tutaj, współrzędne geograficzne, długość pasa w stopach. No wszystko, tak, wszystko co tutaj GPS pomaga nam i ułatwia w nawigacji. Tutaj jak też widzimy, to nie jest odwzorowanie jakiegoś rzeczywistego urządzenia, to jest po prostu okienko z takimi ala informacjami, podobnymi do tego, jakie można spotkać w jakichś tak, powiedzmy, Garminach i tak dalej. Tu mamy nav, tak? Tu będziemy mieli trasę nawigacyjną, jeżeli sobie jakąś ustawimy. I mamy najbliższe tutaj różne rzeczy. Najbliższe co mamy? Najbliższe lotniska teraz mamy. Możemy sobie też oczywiście zmienić, na przykład dać najbliższe wory. No i teraz mamy najbliższy wor. Także tak to wygląda. Tutaj w nawigacji też mamy opcje. Możemy sobie różne rzeczy włączyć i wyłączyć, co ma się pokazywać. Tak, jest też zoom. Jest lotnisko, tutaj mamy lotnisko, na jakim się znajduje, tu widzimy nawet ILS-y, częstotliwości, także wszystko jest, naprawdę tutaj, no pod tym kątem rewelacja, tak, bo taki GPS-ik, no ma mnóstwo fajnych, przydatnych informacji, chociażby te częstotliwości i to naprawdę, no na tamte lata super, super pomysł, super wyczyn, że tak powiem, bo żaden symulator wtedy tego nie miał, przynajmniej jak mi wiadomo. No i zobaczmy sobie jeszcze, co my tu mamy. Aircraft, no select aircraft widzieliśmy, to widzieliśmy. Fuel, tu możemy sobie tak zatankować. Możemy wpisać sobie z palca, ile chcemy tutaj galonów w lewym baku, w prawym baku. Możemy dać top tanks, czyli tak pakujemy sobie paliwo na maksa. No i mamy jeszcze obciążenie tutaj w kabinie, czyli pasażerowie plus bagaże. Także tutaj możemy sobie wpisać, ile funtów no, jest dodatkowej wagi. Dobrze, ja tu może sobie zmienię na 10. OK. No i tu mamy różne takie opcje jak detekcja kraszy, znaczy kraszy, czyli wypadków, tak, że się możemy zderzyć może tam, nie wiem, z budynkiem, z ziemią czy z innym samolotem. Automatyczna koordynacja, ja to mam włączone, bo nie wiem, czy mi tutaj wykryje joystick pedały, więc no, włączyłem sobie tą opcję. Tutaj mamy synchronizacja silników samolotów wielosilnikowych. Domyślnie włączone. I tu mamy uszkodzenia. Możemy sobie tak dać, że jakieś tam systemy są bardziej uszkodzone albo sprawne na 100%. I tu mamy jeszcze różne opcje uszkodzeń, ale tu też nie widzimy, który checkbox jest włączony. Dobrze, ja nie będę uszkodzeń sobie robił. Możemy sobie pokazać tutaj kompas magnetyczny, no i on jest tutaj pokazany, można to sobie wyłączyć, jeżeli ktoś nie chce, albo mu przeszkadza. I tak, mamy Digital Instrument Readout. Cóż to jest do końca? Nie wiem, no to by oznaczało, że cyfrowy odczyt instrumentów, ale nie wiem jakich instrumentów, że worów na przykład, zamiast analogowo to cyfrowo, nie wiem. Nie rozumiem tej opcji do końca. Mamy Partial Panel. Partial panel oznacza, że o, dajmy sobie na przykład attitude indicator, czyli sztuczny horyzont i jest zasłonięty. No i w ten sposób możemy sobie ćwiczyć loty, tak, tak się szkoli pilotów pod latanie IFR, że na przykład instruktor im zasłania poszczególne przyrządy, tak żeby ich tak wyćwiczyć, taki nawyk patrzenia na odpowiednie przyrządy na odpowiednich etapach lotu. Także tutaj też można sobie to ćwiczyć. No tu nie widać checkboxa, ale on jest zaznaczony, więc ja tu klikam, powinienem go odznaczyć, daję OK. Tak, i teraz widzę ten przyrząd. No, taki feler na Windowsie 11.
No i airspace, czyli nasze ATC i tak dalej. Position aircraft, możemy sobie zobaczyć, o gdzie jesteśmy. Tutaj domyślnie jestem na lotnisku w Calgary. Tam, gdzie była chyba kiedyś olimpiada zimowa, jak pamiętam, jak byłem dzieciakiem. Ups. Tak, tutaj. Nie mam lotniska, bo tu trzeba sobie włączyć opcję, tak. Tu mamy jeszcze różne opcje, włącz lotnisko i mamy lotnisko, włącz na przykład ILS-y. O, i widzimy ILS-y. No, co ciekawe, prawie każdy pas ma ILS-a. No, tylko ten mały nie ma. Tak, mamy też wory do pokazania, chociaż teraz ich nie widać. O, tu mamy jeden. Tak, włącza się, wyłącza. I mamy tutaj NDB, ale też nie widać żadnego za bardzo. A tutaj widać te zielone. I mamy jeszcze, tak, fixy, czy tam właśnie skrzyżowania, intersections. Tutaj mamy drogi lotnicze, Victor. Tutaj mamy constrainty, czyli jakieś tam wzniesienia, ale nie wiem, czemu się na tej mapce teraz nie chcą włączyć. No, z jakiegoś powodu jest to wyłączone. I tu mamy częstotliwości, też fajna opcja, że możemy sobie, o, jak mamy na przykład wory pokazane, to możemy sobie też odczytać częstotliwość każdego wora, czy też ILS-a, czy też pewnie NDB i tak dalej. O, teraz mam constrainty. Ok, trzeba dać zooma. No i widzimy teraz, tu są jakieś wzniesienia, czy maszty, czy coś takiego. Więc można to sobie też pokazać. No, fajna mapka, bardzo fajna, jak na tamte lata, gdzie możemy sobie tutaj zobaczyć cały teren, nad którym możemy latać, bo tu mamy całe te właśnie, o, Stany Zjednoczone i tu widzimy, że w Kanadzie też mamy jakieś tam punkty typu NDB, czy lotniska, czy wory, więc coś tutaj jest, można latać. No i widzimy cały ten teren do dyspozycji, jaki mamy. No jakbym wybrał region europejski, to byśmy mogli tylko latać pod tam przy zachodniej Europie, mielibyśmy wtedy mapę Europy Zachodniej. No ale jest to też bardzo niewygodne, tak, bo tutaj sterowanie to jest, no, trzeba wybrać przycisk, co chcemy zrobić, tutaj góra, dół, lewo, prawo, przesuwać się, więc jest niewygodnie, no ale całkiem fajnie, że taka mapa jest. I też można sobie wszystko podejrzeć, częstotliwości, czy w ogóle jak wygląda nasza sytuacja, gdzie jesteśmy. Tu jeszcze można było sobie coś włączyć, co tu mamy? Tu mamy lotniska. A, to jest chyba do otworzenia ILS Approach, ciekawe. Ale to może jest do tworzenia tutaj trasy przelotu, ale to się chyba nie w tym okienku robi. Znaczy w podobnym, ale tam się otwiera osobno jeszcze przy tworzeniu trasy. Sobie zobaczymy, cancel. I tu mamy, co mamy dalej. Mamy airports, aha, i tu mamy listę wszystkich lotnisk. No możemy sobie po prostu wyszukać dowolne lotnisko. KSFO na przykład. Aha, tutaj literki K nie dajemy, a to dlatego, że no właśnie mamy kody ICAO, ale bez pierwszej literki K, no bo tutaj mamy wszystkie lotniska chyba ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zawsze jest K na początku, więc z tej pierwszej literki tutaj zrezygnowano i mamy tylko SFO na przykład i mamy lotnisko w San Francisco. No i chcemy skoczyć do San Francisco, dajemy sobie next, wybieramy sobie pas, także wszystko jest, różne pasy do wyboru, tu widzimy też, gdzie jest ILS. Mamy długość pasa i szerokość, no super funkcje, wszystkie informacje mamy. Tutaj możemy sobie też wybrać, o właśnie, że chcemy być na pasie, na final, na podejściu, tutaj na base, na downwind i tak dalej, na krągach, na, tak jakbyśmy sobie chcieli kręgi nadlotniskowe ćwiczyć. Także świetna sprawa, mamy mnóstwo opcji takich właśnie trenażowych, Enable ATC Radar Vectoring, no możemy sobie włączyć jakieś wektorowanie radaru ATC. Dajmy finish i przeniosło nas teraz do San Francisco. Tak, także tak to tu wygląda, fajne opcje jak na tamte lata. No ATC Communication, tak, to wam pokazywałem, takie prosta komunikacja z ATC. ATC Traffic, cóż to jest? Airspace Activity, Listen to Other Pilots i See Other Aircraft. Nie wiem, czy te opcje są zaznaczone, więc nie będę tego ruszał, może są. Tak, ale będziemy słyszeli innych pilotów, jak i będziemy widzieli inne samoloty. I mamy navigation, pomoce nawigacyjne. No i tutaj mamy przegląd wszystkich worów, NDB, ILS-ów, waypointów. No także rewelacja, tak, dla pilotów, którzy rzeczywiście tutaj potrzebują tych informacji, to wszystko jest. Znaczy nie wiem, czy wszystko, bo nie wiem, czy odwzorowano wszystkie lotniska i wszystkie tutaj wory NDB, ale te pewnie najważniejsze odwzorowano.
Także tak, pogoda. Mamy menu pogoda, surface conditions, czyli warunki przy powierzchni. I tu mamy atmosferę, mamy ciśnienie atmosferyczne, możemy sobie zmienić, wcale subkartenci. Możemy też chyba tutaj dostosować od razu to do wysokościomierza, czyli skalibrować wysokościomierz pod to ciśnienie. Mamy też temperaturę. No tu fajnie, że nam też podpowiada w stopniach Celsjusza, bo ustawiamy sobie w Fahrenheita. No i mamy wiatry przy powierzchni, mamy kierunek wiatru, prędkość wiatru. I tutaj czy wiatr jest no, stały, czy ma jakieś porywy. I te porywy też można sobie tutaj ustalić. Dobrze, nie będę zmieniał tutaj warunków. Mamy też, a tu mamy wiatr w górnej warstwie atmosfery. Tak, i tu mamy przeróżne warstwy od 3000 do nawet tam 40 prawie. No i możemy sobie ustawić tak, że tutaj na przykład na 3000 mamy taki kierunek wiatru. Tu akurat jest wszędzie cisza, tak? Calm, wszędzie spokój, cisza. Mamy tutaj też prędkość wiatru i czy mamy turbulencję, tak? Możemy sobie takie rzeczy ustawić i kierunek wiatru. Nie, duration, czas trwania. No i co, ustawmy sobie coś. Na przykład tutaj my sobie speed, że jest, nie wiem, 5 węzłów. Że to jest stały wiatr, turbulencji nie ma. Tutaj nie da się wybrać okazjonalnie. Aha, bo to chyba jest tylko przy porywach? Nie. No dobra. No i chcemy tutaj wybrać, więc co dajemy? Dajemy set layer. O, i mamy, że na 3000 mamy taki wiatr, o sile 5 węzłów. Na 6000 chcemy sobie zmienić, że to będzie na przykład, nie wiem, 7 węzłów i będzie inny kierunek, na przykład 340. Set layer i jest ustawione, tak? I tu możemy sobie tak ustawiać. No, trochę zabaw jest, ale można sobie wszystko poustawiać. A dajmy tu na nuly, nie będę tego wprowadzał. I no i chmurki, możemy sobie powiedzieć, mamy chyba trzy podstawy chmur, tak, wysoką, średnią i niską podstawę, znaczy warstwę bym chyba powiedział, tak, trzy warstwy, no tutaj poziomy, tak, poziomy, nazwano to level. I tutaj mamy podstawę chmur, 100 stóp, 6500 i 20000, wysokość i stopień pokrycia nieba, tak, tu mamy clear, czyli tej warstwy w zasadzie nie mamy, tu mamy 3/8 nieba zakryte i tu mamy clear. Tak, i to jest dla Visual Flight Rule, ale mamy też coś takiego jak EMC. Nie pamiętam już dokładnie tego skrótu, ale tu chodziło o to, że to jest warunki meteorologiczne dla lotów wedle przyrządów, coś w tym stylu. Czyli w zasadzie IFR, inaczej mówiąc, tak? Tu mamy VFR, a tu będzie IFR. I tu możemy sobie zrobić właśnie, że jest mgliście, po prostu dajmy sobie visibility. No, można sobie ustawić widoczność maksymalnie 20 mil morskich. No, dajmy sobie taką o, widoczność niską. Dajmy sobie ceiling na 50 stóp od terenu. O, ale coś to nie zadziałało chyba. A może jest wybrane, bo tu rzeczywiście te góry ja widzę. Dajmy sobie, zmieńmy kamerę. Tak, chyba mamy ten ograniczenie widoczności. No jakby był w powietrzu, to by było to lepiej widać, ale możemy jeszcze ewentualnie zmniejszyć widoczność na 0,1. O, i teraz jest, tak, efekt widoczny. No i w takich warunkach też możemy sobie ćwiczyć latanie, czyli właśnie w warunkach IFR. Okej, wróćmy do Visual Flight Rule. Okej, teraz mamy ładną widoczność. No i planowanie lotu. Planowanie lotu sobie zobaczymy za chwilę, bo ja tutaj właśnie zaplanuję sobie jakiś lot. Tu możemy zapisać lot, wznowić lot i mamy też logbook. Możemy sobie logować nasze loty, ale tu chyba musimy to robić ręcznie. Także chyba to automatycznie nam nie logowało lotów. I mamy opcję widoku, full screen. Tu nie będę tego ruszał, bo możemy się coś zepsuć zaraz. Ale tak, możemy sobie włączyć to w oknie, jak i full screen. No tylko w oknie to naprawdę nic nie widać, bo mamy rozdzielczość 640x480 w okienku malutkim, więc ledwo co tam da się panel zobaczyć. Tak, tu mamy zmianę widoków, to wam pokazywałem, i widoki zewnętrzne i... Aha, tu jest jeszcze inny rodzaj panelu. No, zobaczmy to sobie. F7 i to jest Ctrl F7. Aha, to jest coś takiego, że chowa nam tylko te dolne kontrolki. I mamy widoki zewnętrzne zwierzy. O, ładny widok zwierzy. Nie, to było zwierzy? Tak, tylko
Ciekawe, że się Radio Baton nie ustawia tutaj. No, tu mamy inne ładne widoki na nasz samolot. Także pięknie się prezentuje. Panoramic Transition, nie wiem co to jest. Aha, że mamy taki przesuw, ok. Takie a la Microsoft Flight Simulator. Dobra, ja tego nie lubię. Przynajmniej w Microsoftie tego nie lubiałem. Dobra. No i nasz GPS. O, on się chyba tylko w kokpicie wyświetla. Tak, tylko w kokpicie się wyświetla. Dobra, F8 możemy to wyłączyć. No i opcje tutaj. Select Pilot. Możemy sobie wybrać pilota, jego imię. No tutaj ja się nazywam student. Mamy tutaj automatyczny dobór tutaj renderowania grafiki. Możemy to odznaczyć i sobie ustawić teraz ręcznie. Na przykład, o, użyj alternatywnej grafiki. O, coś to nie zadziałało. A nie, to jest co innego, ok. To odznaczmy, bo tego nie chcemy. Tu mamy Scenery Graphics, ok, grafika. Tak, bo tu mamy właśnie dwie konfiguracje graficzne. To jest też ciekawe rozwiązanie. Mamy główną konfigurację grafiki, jak i właśnie alternatywną. No i możemy sobie tak ustalić, że na przykład główną grafikę to my sobie zrobimy maximum details, tak, i teraz mamy najlepsze ustawienia na tej głównej, ale gdyby nam na przykład szwankowało coś, nie wiem, nagle byłby duże obciążenie komputera czy dużo rzeczy do renderingu, to możemy sobie właśnie klawiszem F9 przerzucić się na tryb alternatywny, gdzie mamy tą grafikę na przykład w niższych detalach. I w ten sposób możemy tu sobie właśnie tu się przełączyć na tą grafikę alternatywną, klawiszem F9. No i mamy jasność, dźwięk, flight controls. Tutaj właśnie jestem ciekaw, czy mi flight controls będzie działać. Pora dnia, świt. No, bardzo ładnie. Tutaj możemy sobie pozmieniać pory dni. Teraz mamy zmierzch i mamy noc. No, całkiem widno w kokpicie. Dobrze, wróćmy może na dzień i dajmy sobie tu jeszcze co mamy. Tak, czas. Czas UTC albo inny. I możemy wybrać sobie. No ale dobra, nie będę tu nic zmieniał. No takie właśnie podstawowe rzeczy są, jeżeli chodzi o ustawienia. No i przyspieszenie czasu, upływ czasu, żeby na przykład podczas długich przelotów można było sobie przyspieszyć. Mamy też ten tryb przesuwny, przestawny samolotu, żeby można było się ustawić tam w dowolnej konfiguracji, tam góra, dół, lewo, prawo i tak dalej, nie będę tego włączał. Pauza i zamrożenie. Nie wiem, co to jest zamrożenie. Tak, no i mamy helpy, ale tutaj helpy to nas chyba, tak, tutaj tylko mam jakieś strony internetowe, ale chyba też były jakieś helpy takich Windowsowych okienkach. Ale dobrze, ja tutaj... Tak, wystartuję sobie na szybko, zobaczymy, przetestujemy model dynamiki lotu, bo tutaj właśnie czytając recenzję, tutaj dużo ludzi się skarżyło, recenzentów ówczesnych, że jest bardzo słaby model dynamiki lotów, jeżeli chodzi o ten samolot. I rzeczywiście tutaj nie wygląda to najlepiej. Za to plusem jest to, że odwzorowano bardzo dobrze kokpit. I zobaczmy w końcu ten kokpit, bo rzeczywiście oddano tutaj no, wiele przełączników, które powinny być, ale też i jeszcze czegoś brakuje, na przykład mogliby dodać parking brake, ale musimy to robić ze skrótu klawiszowego. Właśnie, jaki to był? Ctrl P? Alt P? O, Alt P. Tak, Alt P i mamy parking brake zaciągnięty. Dobrze, dajmy parking brake. No i tak, pierwsza rzecz to mamy selektor paliwa, jest tutaj oddany. Mamy też fajne dźwięki. Mam nadzieję, że słyszycie te kliknięcia. Tak, dajmy sobie, że z obu będziemy pobierali zbiorników. Tak, mamy magnito i też fajnie tutaj słychać, jak przykręcamy kluczyk. Włączmy baterię, włączmy beacon. Tutaj throttle. No właśnie, zobaczę, czy mi działa. O, nie działa. I tu chyba trzeba dać Alt J, żeby nam zadziałało. O tak, teraz działa. Tak, Alt J jakby włącza nam joystick. To gdzieś tutaj też w opcjach chyba się do tej kontroli dawało. Tak, żeby tutaj joystick był włączony. Ja nawet tutaj nie widzę checkboxa, więc nie wiem, czy jest włączony, ale teraz powinien być włączony, bo tak, działa mi przepustnica już z mojego kontrolera, a mieszanka mi nie działa. Mieszanka mi nie działa. Mieszankę się steruje
Tak, slash i gwiazdka na numerycznej. Przyłączmy się jeszcze tutaj na widok zewnątrz, bo zobaczę, czy mi działają stery. Tak. Okej, okay, tak, wolant mi działa. Działa? Dziwnie się zachowuje. O, tutaj dobrze. A tutaj czemu ta lotka jest w dole? Powinna być w górze. Ja teraz daję w prawo. Dobra, może jest jakiś bug graficzny, mam nadzieję, tylko, a nie, że nie będzie mi to działało. Tak, i tutaj mam kontrolą mieszanki, steruję sobie sterem kierunku. Także taki feler. Dobra, ale dobra, nie będę już tutaj nic zmieniał. Zobaczymy, polecimy z taką kontrolą. Dobra. No i co, odpalmy tutaj S. S, tak, odpala. No jest silnik odpalony, tutaj troszkę zwiększę ciąg. Co, musimy włączyć awionikę jeszcze, tak, mamy całą awionikę. Mamy podgrzewanie rurki pilota jeszcze. Włączmy też nawy. Dobrze, włączmy może landing lights, dobra. Mamy trym, trym mi działa jakoś z volantu. Ok, mam tutaj pod jednym triggerem trym, tak, także rusza mi się koło trymowe. Ale tu chyba się też trymuje home end, tak, home end to też działa. I tu widzimy kreseczkę, która nam mówi, jak jesteśmy ustawieni, więc ustawmy się tutaj do take off. Ok, mamy klapy. Nie pamiętam skrótu klawiszowego do klap, ale dobra. Możemy chyba klikać, czy nie? Ok, tutaj gdzieś jest strefa klikania. Także dobrze, na klapy można klikać. Jest też autopilot, ale tu jednak jest autopilot dosyć ubogi, bo jak zauważyłem, nie ma vertical speed, żeby trzymać. Więc mamy tu jakieś klawisze up, down, czy tam down, up, ale tak mi się wydaje, że tam przynajmniej to znaczy, bo mamy D i U. Ale jakoś nie rozkminiłem, o co tutaj chodzi z tymi klawiszami. Ale mamy trzymanie wysokości, mamy trzymanie heading, mamy trzymanie nav, jeżeli mamy trasę wytyczoną na GPS-ie. Mam, czy też nav jest do, też na wory, czy na ILS-a. Mamy też approach później, żeby glide slope'a łapać. I mamy back kurs, też odwrotny kurs. I sam przycisk ILS-a, żeby włączyć. Dobra, także tutaj tak to wygląda, jeżeli chodzi o autopilota. No i właśnie mamy też tutaj radio, całe call stacki. Aha, tu jeszcze u góry mamy NDB, możemy się dostroić do nav 1, nav 2, albo utrzymywać poprzedni nastaw dla NDB. Mamy tutaj markery, możemy sobie włączyć komy, to akurat są włączone. Nawy do odsłuchu możemy włączyć, dmi do odsłuchu, markery do odsłuchu i ADF-a do odsłuchu, także spoko. I mamy kom 1 i kom 2, także spoko. Tutaj gdzieś są jakieś strefy klikalne, pewnie tak, żeby sobie zmieniać częstotliwości. Mamy też nawy. A tu mamy bearing. No to nawet nie wiem za bardzo, do czego służą te przyciski. No jest też ADF, nastaw ADF-a i nastaw tutaj transpondera, tak, żeby sobie wybrać squawk. No i tutaj moglibyśmy teraz znaleźć sobie ILS-a, czy nie ILS-a, ATIS-a do odsłuchu. Nastawić sobie w radiu, rzeczywiście by nam tutaj gadało, ale dobra, ja tutaj na razie nie będę się komikował, zobaczymy to sobie później podczas przelotu z planu lotu, te odsłuchy, wszystkie ATC. Teraz sobie po prostu wystartuję. Tak i zobaczcie, że samolot w ogóle mi nie ucieka, czy to w lewo, czy w prawo. No powinien przeważnie uciekać w lewo, ze względu na moment obrotowy śmigła i tam różne jeszcze czynniki. A samolot leci jak po sznurku, rozpędza się po prostu i tak rozpędza się idealnie prosto, ja tu nic nie muszę ingerować. Dobrze, dajmy do góry. No i w zasadzie też nie zauważyłem, żeby samolot specjalnie zbaczał z kursu ze względu na jakiś wiatr, no chociaż teraz mamy bezwiecznie chyba, ale tak czy siak, no na samolot oddziałują jakieś przeróżne siły, które powodowałyby zbaczanie tego samolotu z kursu. A tutaj też nic się takiego nie dzieje. Kurs tutaj zostaje bez zmian cały czas. Także rzeczywiście pod tym kątem model dynamiki lotu jest jednak dosyć słaby.
No i też tutaj skarżono się w recenzjach, że nie da się robić żadnych akrobacji. Co prawda te samoloty nie służą do wykonywania akrobacji, ale pierwsze co robią piloci w symulatorach samolotów, to próbują zrobić pętlę, beczkę czy coś takiego. Zobaczmy, jak to wygląda. O, mamy stal. Tak, ale zobaczcie, że w ogóle nie zmieniłem headingu. Cały czas mam taki sam heading. Zrobiłem stal, zrobiłem przyciągnięcie i heading ani drgnął, czy to w lewo, czy w prawo. Także właśnie to jest to. To jest to, na co się skarżyli tutaj recenzenci tego symulatora, że jednak model dynamiki lotu jest bardzo uproszczony i tutaj mamy tylko takie, można powiedzieć, podstawy ogarnięte. I to nawet takie bardzo podstawy. Bardzo podstawowe podstawy. Jak tu wygląda widok z zewnątrz? Można się też oddalać i przybliżać. Ok, walniemy w górę. Zaraz walnę w górę, tak. A zobaczmy sobie model zniszczeń. Walnijmy w tą górę. O nie, to na koła spadłem, dobra, ale teraz się rozbiłem, tak? Także mamy oto taki model zniszczeń. Całkiem, no całkiem fajnie to wygląda, jak na tamte lata, to tak, mamy tutaj popękane szyby, ale chyba tutaj z zewnątrz samolot wygląda cało. Dobrze, zróbmy sobie restart. A, można dać po prostu escape, żeby naprawić samolot. Ale ja sobie zrestartuję, chyba jesteśmy znowu w Salt Lake City. Także w tym domyślnym lotnisku. Dobrze, może zróbmy sobie jakiś plan lotu. Zobaczmy sobie z planu, jak się też lata. Zastanawiam się, jaki samolot też wybrać. Może jakiś inny weźmiemy. Może tą Cessnę. Dobrze, dajmy plan lotu. I tu mamy właśnie utwórz plan lotu. No i tak, pierwsza rzecz, wybieramy sobie, czy chcemy lot wykonać VFR czy IFR. No ja sobie wezmę IFR, nie będę musiał tam zważać na chmury, czy mnie wlatuje, czy nie. Dostaniemy też chyba lepsze wektorowanie na podejście, w ogóle na pas od ITC. Weźmy sobie samolot. No dobrze, weźmy tą Cessnę, może 182R tym razem. Wysokość przelotowa 5000, a zostawmy sobie i moc maksymalnie, moc 75%. Nie wiem, czemu tak mało. Dobrze, dajmy. No mam nadzieję, że to jest IFR wybrany. Ja to klikam i mam nadzieję, że tu jest zaznaczone kółeczkiem. Tego nie widać niestety. Dajmy next. Lotnisko startowe. No nic, no weźmy sobie KSFO. San Francisco. Mamy częstotliwości. Można by było je sobie spisać, jeżeli ktoś by chciał tutaj rzeczywiście ustawiać sobie to wszystko. Także też fajnie, że wszystko nam tutaj to pokazuje. Z tymi wszystkimi częstotliwościami mamy nawet przestrzeń powietrzną klasy B i tak dalej. Dobra, dajmy next. I mamy lotnisko docelowe. Ja tu może sobie polecam takie lotnisko Romeo Delta Delta. Jakiś Reading Muni. Też mamy Tower, czyli jest kontrolowane lotnisko. Mamy Ground, mamy ATIS, klasa D. Yes. O. I teraz mamy taki flight planner. Widzimy sobie, tutaj z automatu utworzył nam jakąś trasę. I to jest o tyle fajne, że właśnie to usprawniono też w tej wersji 99, bo w poprzedniej wersji ProPilota 98 tutaj musieliśmy ręcznie sobie całe tę trasę wyklikać, co było bardzo uciążliwe, bo się to robiło tymi flagami. Oczywiście dalej można to sobie wyklikać, ustawić sobie flagę, gdzie chcemy mieć checkpoint, a tutaj robi to automatycznie, no i spoko, możemy to sobie tak zostawić. Także tu mamy też wszystkie te nasze punkty na trasie. Z lotniskiem docelowym tutaj, ok. No i dobrze, dajmy sobie next. I teraz mamy pogodę. I co ciekawe, pogodę nie można sobie tak po prostu ustawić, jaką chcemy, tylko mamy automatyczne generowanie całej pogody. Możemy co jedynie sobie kliknąć ten przycisk, żeby pogoda wygenerowała się na nowo. A tutaj widzimy, że mamy jakąś pogodę, już na przykład temperatura 19 stopni Celsjusza. Tutaj mamy wysokościomierz.
podstawę chmur, wiatr. I tu mamy wiatr w górnej warstwie atmosfery i tak dalej. Więc jakoś tutaj pogodę już mamy wygenerowaną, ale chcemy sobie zmienić to, wystarczy kliknąć ten przycisk, ale on jakby przelosowuje od nowa jakąś pogodę i teraz ustawia troszkę inne parametry. Tak mi się wydaje, że tylko tak to działa. Tu mamy też chyba zasięg tej pogody, jak nie mam, w milach morskich. No ale dobrze, zostawmy sobie taką pogodę na przykład. Dajmy next. No i mamy nasz flight log. Tutaj widzimy sobie naszą całą trasę, jak będziemy lecieli. Ten log możemy sobie otworzyć zawsze podczas lotu i sobie go podejrzeć. Tu mamy headingi, jakimi powinniśmy lecieć, kursy. Mamy wiatr. Na minusie to jest tak headwind, czyli wiatr czołowy. Czyli tu będziemy lecieli z wiatrem, tutaj będziemy mieli wiatr czołowy i do lądowania. Estymowany czas względem, czy prędkość względem ziemi, ground speed. Tutaj mamy dystans poszczególnych etapów. Tutaj jakby chyba pozostały dystans, tak? Tu już mamy 0 w sumie. Tu już mamy 0, ciekawe. Jesteśmy bardzo blisko widocznie. Mamy estymaty czasowe i zużycie paliwa, tak? Więc takie wszystkie rzeczy są. Tu mamy jeszcze takie podsumowanie. Czy tu jest jakiś czas tego lotu całkowity? Tutaj mamy trip time. Godzina 21. No, dosyć długi ten trip. I paliwo 11 galonów. Dobrze, dajmy finish. Dobrze, jesteśmy. I tym razem nie jesteśmy na pasie. Jestem tutaj gdzieś przy progu pasa ustawiony. Więc będziemy musieli sobie tam dokołować troszeczkę. Także takie urozmaicenia dodali tutaj. Co ja chciałem najpierw? Paliwo sobie zobaczyć. Tam było chyba 11 galonów, mamy 19. A dobrze, zostawmy. I no, jest troszkę inny kokpit tej Cessny R, ale niewiele się to różni. I tu zawsze możemy sobie podejrzeć ten flight log F6. Nie wiem tylko, czy pogodę możemy sobie jakoś też podejrzeć. Chyba nie bardzo, chyba że tutaj. A tu mamy jakiś tak pogodowy briefing. Tak, możemy sobie zobaczyć wszystko, na przykład altimeter i tak dalej. Dobra. To spoko, możemy podejrzeć też pogodę, jaką nam wygenerowano. No i co, uruchommy sobie samolot. Dajmy sobie Alt P. Parking brake, ok. Dajmy sobie both. Bateria i alternator. Widzimy, paliwo jest. Światła beacon. Nawet też możemy dać. I włączamy silnik. I włączamy, tu jest awionika. Airport information Romeo, time 1556. I mamy ATIS. Wind 140 at 5. Visibility 1010. Thousand scattered. Temperature 182.14. Altimeter 29.86. Landing and departing runway 10 left. 86. Tu możemy sobie ustawić. Arrivals contact approach on 134.5. Advise controller on initial contact. You have information Romeo. Airport information Romeo, time 1556. Właśnie zastanawiam się, czy on mi tutaj automatycznie przełączy. O, przestało gadać. No, przełączy. 9572 Lima with information Romeo. Request clearance to Romeo Delta. Delta. Cessna 9572 Lima, clear to Romeo Delta Delta via radar vectors to Sierra Foxtrot Oscar. Sierra Golf Delta. Mike X-ray Whiskey. Romeo Bravo Lima. Romeo Delta Delta. Climb and maintain 5000. Departure frequency 120.9. Squawk 5015. Climb and maintain 5000. Squawk 5015. Cessna 72 Lima. Ground Cessna 9572 Lima. Request taxi for takeoff. Cessna 9572 Lima. Taxi to runway 10 left. Hold short of the active. Taxi runway 10 left and hold short, Cessna 72 Lima.
No i w zasadzie jesteśmy już przy tym pasie. Cessna 72 Lima, contact tower on 120.5. Tak, ustawił nam też skłok. No, tylko że tutaj wszystko się dzieje automatycznie. Także, ale bardzo fajnie to brzmi, bardzo fajnie to wygląda, jeżeli taki odsłuch komunikacji. Cessna 9572 Lima, holding short of 10 left. Cessna 9572 Lima, taxi into position and hold runway 10 left. Position and hold, runway 10 left, Cessna 72 Lima. Dobrze, dajmy landing lights. Oops. Cessna 72 Lima, cleared for takeoff, runway 10 left. Cleared for takeoff, runway 10 left. Czekaj, jeszcze się nie ustawiłem. Chyba nie wykręcę tego. gdzie są hamulce? A, jest źle. Jest źle. Ależ to mi się ciężko steruje tym sterem kierunku. Tam można było sobie wybrać opcję automatycznego kołowania. Byłoby prościej. Dobrze, jeszcze tu kapkę. O, jesteśmy. Dobra, wyprostujmy ster. Okej. Okay. Dajmy sobie position aircraft. Zobaczmy sobie... O, tu nie mamy trasy. Aha, to na GPS-ie będziemy musieli sobie zobaczyć naszą trasę. Dobra. No szkoda, że tutaj nie ma trasy. Mogłaby być. Czy tu będzie? Nie. No też mogłaby być na tej mapie. Szkoda, że jej tu nie wyświetlają. Dajmy sobie F8. O, i tu widzimy, jak powinniśmy lecieć, także skręcamy w lewo. I lecimy do checkpointa pierwszego. Dobrze, wystartujmy. Tutaj klap nie będę używał, mamy długi pas. Mamy GPS, aha, tu się włącza GPS. Tak, ale będę używał GPS-a. To wyłączę sobie okienko, ale niech będzie GPS. Tu możemy sobie heading ustawić na oś pasa. Chyba nie da się przyspieszyć shiftem. Dobrze, mamy taki heading. No i startujmy, bo pewnie czekają na nas. No, moglibyśmy jeszcze stroby włączyć, bo jesteśmy na pasie. No, troszkę krzywo się ustawiłem. Ale dobra, mamy 60 węzłów. Możemy wznosić. Lecimy na 97 Alpha. Clear to turn left base for 10 left. Cessna 97 Alpha. Nie wiem, czy to było do nas. Ale chyba tak, było 10 left. To by było mniej więcej tutaj. No i mamy lecieć na 5000 wysokość. Zobaczmy sobie autopilota, czy da się tu trzymać. Autopilot, nav. Okej, okay, gdzieś tam skręca. Ale chyba prawidłowo na trasę.
Tu mamy... Tu mamy roll. No zagadkowo, bo nie wiem jak tutaj wysokość ustawić na autopilocie. Chyba nie mam nastawy wysokości, utrzymywania wysokości. Dajmy w 8 jak tu lecimy, no dosyć dobrze lecimy. Do naszego tutaj punktu. Myślałem, że go wytrzymuje, a on coś tutaj mi... O, teraz poszedł do góry. O, panie. No, grafika jest paskudna, to trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o te kwadraciaki i teksturę, no, bardzo słabo to wygląda na współczesnych... No, już w ogóle wtedy słabo wyglądało. Okej, mam przełączenie. Dlaczego tak wzięło na zakręt? Cessna 72 Lima. O raju. Departure Cessna Niner 572 Lima. Cessna Niner 572 Lima. Radar contact, proceed direct to Sierra Golf Delta. Cessna 72 Lima. No dziwnie mi się ten autopilot teraz zachowuje, mocno mi tu, no, no jakby rzeczywiście może na tą trasę chcę teraz lecieć, ale no powinien już wykręcać w lewo. Co on tu wyprawia? Chyba, że będę się jednak headingiem trzymał. Nie wiem, co to wyprawia. Dam mu heading. Tak, mamy tu zabudowę. San Francisco, mosty. Ewentualnie mógłbym się dostroić, bo to jest chyba WOR. Mógłbym się do tego WORa dostroić i nawigować sobie WORem jeszcze. Może tak zrobimy. Tylko co to jest za WOR? SLC chyba. Nie, S... Ani REST. O, nie widać to. Panie, gdzie ty mi skręcasz? Co tu się dzieje? Czy ja tu sobie przestawiłem? Dobra, te wzbijanie też mi nie idzie. Strasznie się rozhuśtałem. To jest SGD. Ojojoj, dobrze, znajdźmy SGD, map, WOR, w dół, S, w prawo, G, to będzie, jest SGD, dobra, map, 112.10, ustawmy sobie 112, o, mam nawet, teraz tak, jakim kursem ja tu powinienem lecieć, to sobie zobaczmy z loga. Do SGD lecimy headingiem 359. Więc tu sobie ustawmy 359. Działa to? No to w sumie północ.
Czemu mi ten heading się przełącza? O co tu chodzi? Dajemy nav i dajemy nav. No coś, nie mogę opanować tutaj GPS-a. Cessna 72 Lima, contact center on 132.4. Good day. Cessna. Contact center 132.4. Aha, i jeszcze jest taka ciekawostka, że, ale to w poprzedniej wersji, w tej mi się tego nie dało zrobić, ale można było sobie nagrać własny, no samego siebie po prostu, nagrać jako pliki WAVE z właśnie takimi partiami rozmów do ATC i wtedy byśmy słyszeli własny głos w tym symulatorze. Cessna 9572 Lima, proceed direct to Sierra Golf Delta. I to działało, ale działało w wersji tej starszej. I to sobie nawet przetestowałem. Ale niestety w tej wersji 9.9 to już nie działa, nie wiem czemu. Bo tam trzeba było do specjalnego katalogu wrzucić swoje nagrania, swoich tam odzywek do ATC. No i to w poprzedniej wersji ProPilota działało, no a w tej jakoś mi to w ogóle tych plików jakby nie rozpoznaje. No ale też taka ciekawostka, że można było właśnie nagrać własny głos po prostu. Tak tam trzeba było przeczytać, na przykład tam 0, 1, 2, 3 i tak dalej, alfa, bravo, cały ten alfabet i jakieś tam odzywki typu taxi, typu tam podejście do lądowania czy inne rzeczy i po prostu wtedy można było słyszeć swój głos, także no też fajny feature. Co ten autopilot mi tu wyprawia? Dobra, mniej więcej leci. Dobrze. Ale tutaj nie jestem na radialu. Więc... Czemu? Może mogłem wziąć inny samolot, gdzie ten autopilot działałby lepiej. Tu niektóre rzeczy mogę wyłączyć. Możemy sobie może... No, jesteśmy na 2000 dopiero, 700. Także mieszanki chyba jeszcze nie ma sensu odcinać. Też trochę mankament jest, że nie widzimy kolejnej odnogi, kolejnego odcinka. Dopiero jak dolecimy do tego punktu, to pokaże nam się kolejny odcinek, jak mamy lecieć. No ale oczywiście możemy sobie zawsze tutaj w logu podejrzeć F6, jaki będzie kolejny kurs. Kolejny kurs będzie 337, więc troszkę odbijamy w lewo.
Także jeszcze z takich ciekawostek co do tego symulatora, to tutaj Sierra bardzo mocno też się lansowała, że tutaj jakby zatrudniło studio Sublogic, czy też no może nie zatrudniło, ale że studio Sublogic uczestniczyło w tworzeniu tego symulatora. A Sublogic to chyba każdy szanujący się fan symulacji powinien znać, bo była to firma, która rozpoczęła właśnie serię symulatorów cywilnych. To się po prostu chyba nazywało Flight Simulator. No i właśnie tutaj ta Sublogic został założony chyba przez dwóch ludzi. Oczywiście tam później zatrudniali chyba więcej ludzi, ale ten główny założyciel miał prawa do kodu źródłowego symulatora lotu. No i ten człowiek odszedł z Sublogic z tym samym kodem źródłowym i przeszedł do Microsoftu. No i tak powstał Microsoft Flight Simulator. No a Sublogic, ta firma sobie została już bez tego człowieka, ale sobie dalej funkcjonowała i też tam starała się robić jakieś symulatory. No ale w końcu został Sublogic wykupiony właśnie przez Sierrę. No i pod skrzydłami Sierry działała też studio deweloperskie, ono się nazywało Dynamics. Oni też byli dosyć słynni z, na przykład z gry Red Baron, tak, Czerwony Baron, czyli też symulator, no może nie symulator, ale taki bardziej strzelanka wojenna z I wojny światowej, jeżeli chodzi o samoloty z I wojny światowej. I no i ten właśnie, te studio robiło tego, w sumie główne studio deweloperskie to jest właśnie Dynamics. Ale właśnie Sierra też zakupiła... Co tu się dzieje? Ja naprawdę nie rozumiem, co ten samolot wyprawia. Tu się jakby tarcza obróciła teraz cała. O co chodzi? Tak, północ z południem mi się przekręciło. Tak, ale właśnie tutaj no, Sierra wykupiła Sublogic, żeby dołączyło to studio do Dynamics i razem właśnie pracowali nad tym symulatorem Sierra ProPilot. No i właśnie no przez to Sierra troszkę się tak chwaliła, że tutaj właśnie słynny Sublogic brał udział właśnie w tworzeniu tego symulatora. No i rzeczywiście ten Sublogic, no te, ci ludzie mieli no dosyć spore doświadczenie w tworzeniu symulatorów. Mieli tam wiedzę o generowaniu terenu na przykład, oczywiście z rzeczywistych danych geodezyjnych dostępnych dla Stanów Zjednoczonych i tam Europy Zachodniej. No ale niestety wyszedł im produkt średni, tak jak mogliśmy przeczytać w Secret Service. Niestety tutaj głównie graficznie, no jakby rzeczywiście tam postarano się o grafikę, to no jednak grafika jest ważna, jak widać w symulatorach. Widać to po Microsoft Flight Simulator najnowszym. Grafika jest ważna, robi furorę i bez dobrej grafiki to jednak symulator ma marne szanse. A tutaj mimo pewnych dobrych rozwiązań, no przez to, że ta grafika była słaba, że zdecydowano się na niską rozdzielczość, niskiej jakości tekstur, no mocno to wszystko ucierpiało, tak? I mimo dobrych rozwiązań jak ATC, jak GPS, no i dobry symulator jakby do nauki latania IFR, no to jednak mało znany symulator, raczej szybko się pojawił i szybko zniknął, tak? Więc ja sam nie latałem w tym symulatorze nigdy wcześniej. Ale myślę, że jakbym miał ten symulator w latach 99, to nawet byłbym, myślę, w miarę z niego zadowolony. Tym bardziej, że ja wtedy miałem kartę Voodoo i zapewne miałbym lepszą grafikę, troszkę lepszą grafikę niż widzę teraz. Tylko rzeczywiście, co mi się tu dzieje z kompasem? Kompas wskazuje to samo, co żyroskopowy.
Ale rzeczywiście jakby mi się tarcza obróciła, muszę sobie to zobaczyć na powtórce. W sensie, jak będę sobie montował ten film, co mi się tu działo z tą tarczą, bo coś tu jest nie tak. Chyba było przebiegunowanie ziemi. I dolatujemy do pierwszego punktu nawigacyjnego dopiero. No, mógłbym czas przyspieszać, to by troszkę to szybciej trwało. Gdzie to było? Opcje. Ciekawe, czy są jakieś skróty klawiszowe do tego przyspieszenia czasu. Cessna 72 Lima. Climb and maintain 7000. Climb and maintain 7000. Cessna 72 Lima. Tak, mamy wzbijać na 7000. O, znowu przebiegunowanie. No bez kitu. Kompas magnetyczny też się obrócił. Nie, no to są jakieś bugi. To nie może tak być. No teraz mi się rozchuśtał trochę ten samolot. Muszę jednak wrócić do czasu. No nie wiem, czy ja tutaj wytrzymam cały przelot z tymi bugami. No ja sobie wykonałem wcześniej taki przelot testowy, ale tutaj nie zauważyłem takich aż skoków kompasu. To jest coś mega nie tak. Cessna 72 Lima, proceed direct to Mike X-ray Whiskey. Cessna 72 Lima. Dobrze, lecimy do następnego checkpointu. Mike X-ray Whiskey. Ale nie, no ten kompas to jest jakieś zło. Żeby mi się cała tarcza kompasu przewracała. No właśnie, i bugi. Kolejny minus tego symulatora to były bugi. Tam było mnóstwo bugów w chwili wydania tego symulatora. Tam było tak dużo bugów, że rzeczywiście musieli wydawać łatki później. Ale z tego, co też chyba czytałem, to z wielkim pośpiechu chcieli wydać ten symulator, bo może chcieli zdążyć, nie wiem, może przed Microsoft Flight Simulatorem, nie wiem. Ale mieli mnóstwo bugów, patchowali to 3 razy. Ja tutaj mam zainstalowaną ostatnią łatkę, tą właśnie chyba 1.3 to się nazywała. Ale mimo to coś chyba jest nie tak jeszcze. Dobrze, lecimy do następnego checkpointu. Niestety wysokość to ja w ogóle już ledwo co ogarniam. Ale wznosimy się, powoli się wznosimy. Mamy 5200 stóp. Tylko samolot strasznie się rozhuśtowuje i nie potrafi utrzymywać stałej prędkości pionowej. Tudzież ze mnie marny pilot. Ale już myślę, możemy też, dobrze, F8, możemy troszkę mieszankę odciąć. No, za dużo. Dobrze, może tyle. Niewiele odciąłem. No, w górę, w górę. No chciałbym, żeby tak mi utrzymywał 500 stóp na minutę, ale o, było 500, o, już spada. No to wytrzymujmy go w górę. O, troszkę utrzymuje te 500, ale już idzie w górę.
za dużo. No to trymujmy go w dół. No to trymujmy go w górę. Cessna 72 Lima. Źle. Climb and maintain 7000. Climb and maintain 7000. No zbijam, zbijam. Jakie tu mamy widoki zewnętrzne? Co tu się dzieje? No do chmur jeszcze daleko. No i tak wygląda krajobraz. No bardzo źle wygląda. No jakbyśmy mieli akcelerację sprzętową, to oczywiście te piksele byłyby bardzo rozmazane, ale nie byłoby takich kwadratowych pikseli, tylko byłyby rozmazane placki. Mam jakieś miasta? No tutaj chyba. Tak, tu mam jakieś tekstury miast. No i co, mamy taką kamerę? Okej, okay, na razie kompas nie szwankuje. Spróbuję się dostroić do wora. Bo lecimy do wora. Już zapomniałem nazwy. Mike X-Ray Whiskey. O. Ej. Aha, teraz tymi, góra-dół, nie w tą stronę. O nie, muszę się przez cały alfabet przeklikać, czemu to się nie zapętla? Ale on też nie pokazuje wszystkich opcji, tak? On już pamięta te pierwsze litery i już pokazuje dużo mniej opcji, o. Tak, tu już mamy tylko ze 3 opcje, ok. Chociaż tyle. 110. O, jest 110. A, to nawet on mi sam wybiera, ok. Więc wystarczy się przerzucić. Ale nie mamy sygnału, jesteśmy chyba jeszcze za daleko. O, mamy prawie 7000. Ale ja chyba w planie lotu ustawiłem sobie, że chcę lecieć na 5000, więc nie wiem, czemu mi tu każą na 7 lecieć, ale dobrze, posłuchajmy się ich. Może będzie górzysty teren. No i co, możemy równać. Już zrobię to trymerem. Chociaż nie powinno się tak robić. No okej, okay, już idzie. Idzie za nisko. No to teraz za wysoko. Ojejeje, nie tak wysoko. No ciężko mi go ustabilizować. Rozsłyszał się jeszcze bardziej.
No dobra, 7100. Ale może jeszcze trymerem uda mi się troszkę zniżyć. O, mamy, mamy ILS-a, znaczy nie ILS-a, tylko Wora. Czy możemy odsłuchać kod Morsa na F1? O, tu mamy NDB. Mamy 50 mil morskich do tego Wora. Także kawał drogi. Mamy prędkość 135 węzłów. I możemy mniej więcej zobaczyć, że tutaj mamy się kierować kursem 337. Zobaczmy sobie tutaj 337. Mamy 3-4, raz, dwa, trzy. No, mniej więcej coś takiego. Jak to wygląda na GPS-ie? Ok, jestem za bardzo z lewej strony. Rzeczywiście tu mam igłę po prawej. No, zobaczmy, czy mi tym nawem polecisz. Dajmy naw. I tu mam naw, więc powinien tutaj. Kurde, lekki zakręt i już ostro nurkuje. Ale coś też tak, no zobaczmy, może przychwyci mi tą igłę w końcu. Tak, na razie skierował się prawidłowo. Znowu ciut za wysoko. Może spróbuję jeszcze mieszankę coś ruszyć, zobaczymy. Dajmy obroty 25, 2500 znaczy, może coś takiego, z odcięciem mieszanki, więc z oszczędzaniem paliwa. No, także można uczyć się latać, tylko dobrze by, jakby ten samolot jeszcze dobrze latał. No tak, i mamy jeszcze tutaj rozglądanie się, tak jak w Microsoft Flight Simulator, standardówka na tamte lata, prerendery, oczywiście 2D kokpitu, ale bez przyrządów, tak, nie mamy przyrządów, przyrządy mamy tylko tutaj. Dobrze, spróbuję zwiększyć czas, dajmy dwa razy. Nie, no chyba jednak nie wykonam tutaj całego lotu, bo to będzie, no, zbyt duży dystans sobie wziąłem, bo tam był ponad godzinny lot. Więc nie będę tutaj przedłużał, ale tak tutaj się prezentuje ten oto Pro Pilot. No i tak, jeżeli chodzi właśnie o, podsumowując o plusy tego symulatora, to jest właśnie dokładne panele 2D. Tutaj oczywiście na tamte czasy chwalono te panele 2D, że rzeczywiście mamy tutaj wszystkie opcje, nawet selektor paliwa, co było chyba rzadkością, tak, iskrowniki, wszystkie tu przełączniki świateł, awioniki, sterowania tutaj radiami. Chociaż dla mnie autopilot jest ubogi, nie mam wysokości ani prędkości pionowej, a szkoda. No ale mamy na przykład temperatury, zegar i tak dalej. I to właśnie chwalono panel 2D. Kolejny plus to to, że mamy GPS, to jest chyba pierwszy taki GPS w symulatorach cywilnych. Mamy rozmowy z ATC, co mogliśmy przynajmniej uświadczyć. Tu oczywiście jeszcze będziemy mieli, jakbyśmy już podchodzili do lądowania, byśmy mieli wektorowanie na pas. Tu teraz mocno nurkuje coś. O nie, tutaj z przyspieszeniem to ruszanie trymera na przyspieszonym czasie to zły pomysł.
Tak, także mamy rozmowy z ATC, co właśnie tutaj... Rzeczywiście te nagrania są fajnie zrobione, też jak na tamte lata. Troszkę jest mała interakcja jednak, bo tutaj wszystko się dzieje tak, że nie wybieramy odpowiedzi, mamy tylko pewne ograniczone odpowiedzi, typu tam właśnie zmiana wysokości, czy zmiana pasa, na którym chcemy lądować. No i mamy nagrane wideo z nauką latania, też taki dobry materiał szkoleniowy. Możliwość zasłaniania instrumentów dla nauki latania właśnie IFR. No i dobra była chmura i wygląd chmur i ogólnie warunków pogodowych pod warunkiem, że się miało akcelerację sprzętową. No ale też z tą akceleracją są jakieś kwiatki. No i minusy. No to oczywiście słaba grafika i niska rozdzielczość. Też na lotniskach mamy na przykład brak dróg kołowania. Jak mogliśmy zobaczyć, tam staliśmy po prostu przy progu pasa. No i też wsparcie dla akceleratorów było tylko dla kart Voodoo, czyli dla API Glide'a. Jeżeli ktoś miał wtedy, była chyba też popularna karta Rivia TNT. Jeżeli ktoś miał taką kartę, no to już do widzenia, oglądamy tylko piksele. Także tutaj też taki minus. No i też właśnie dużo błędów było przy wydaniu tego symulatora, które musiały być naprawione łatkami, no ale wtedy te łatki trzeba było ściągać z internetu. Nie każdy miał wtedy internet, nie każdy miał, no w ogóle stać go było na ściąganie na przykład iluś tam megabajtów przez internet, przez modem. No i kolejny minus to słaby model dynamiki lotu, który w zasadzie mogliśmy tutaj zobaczyć, że wiele efektów tutaj ten symulator nie oddaje. No i też mamy brak sterowania myszką, a przydałoby się, bo już na przykład Microsoft w wersji 5, co też pokazywałem w retrolataniu, który wyszedł chyba w 93 roku, czyli już dużo wcześniej niż ten symulator, no już miał sterowanie myszką, co prawda troszkę to tam topornie działało, ale było, tutaj w ogóle sterowania myszką nie ma, sterowanie klawiaturą jest, ale tutaj no... Jeszcze wystartować się da, bo samolot leci jak po szynach, no ale jednak lądowanie z klawiatury to już jest raczej ciężka sprawa, więc joystick dobrze mieć. No i też tutaj jak czytałem był minus taki, że jak się nie wykona pełnej instalacji z płyty CD, to trzeba było tam chyba, no tam co chwilę chyba pytało tą płytę, czy trzeba było żonglować tą płytą, już nie pamiętam dokładnie jak tam było, ale... No, przerywał nam lot na przykład, bo musiało coś tam doczytać z płyty. Nie, chyba po prostu doczytywał z płyty, tak? Bo ta płyta musiała się rozkręcić, musiał tam doczytać tekstury czy coś tam. No, ale to wiadomo, bo jak już te napędy były CD-ROM, to tam na przykład musiał nam na chwilkę przerwać lot. Nie wiem, to mogło być jakaś tam sekunda czy coś takiego, no ale mimo wszystko mieliśmy takie szarpanie i przestoje w symulacji, co w sumie pewnie też nie było dobre. No i tak podsumowując, to chyba ten symulator ze względu na słabą grafikę to chyba najlepiej by się sprawdzał przy lotach właśnie IFR. No i też tutaj tak możemy się szkolić w lotach IFR, co pokazywałem poprzez zasłanianie sobie tutaj niektórych wskaźników. Jest też ATC, co też jest dobre do właśnie lotów w IFR, bo ATC może nas właśnie wektorować na pas, ale też czytałem, że te wektorowanie na pas często było zabugowane i na przykład kręciło nas, tak, wektorowało nas tak, że się kręciliśmy w kółko lotniska, aż w końcu za którymś razem zwektorowało nas prawidłowo na pas i mogliśmy lądować, no także tutaj no bugi też były, no i dlatego właśnie ocena tego symulatora, no w sumie Secret Service, jak widzieliśmy, 6 na 10, więc taki no średniak, tak? Także miał swoje dobre strony, dobre pomysły, ale też i no zabrakło tego wykonania, tego wykończenia, żeby ten symulator rzeczywiście odniósł jakiś sukces i był jednak jakąś marką bardziej rozpoznawaną. Ale nie ukrywam, że jakbym miał ten symulator w latach 99, to myślę, że byłbym w miarę zadowolony z takiego symulatora, jako że też moja wiedza o lotnictwie jeszcze była mała i myślę, że no tutaj miałbym radochę z tego symulatora na tamte lata. Dobrze, także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć Wam.